że tym meczem 3 dni temu w Gliwicach, tak trochę mentalnie, żeśmy się, zbudowaliśmy się, tak, bo przegrywając 2-0, wychodzimy na drugą połowę, wygrywamy 4-2 i pomogło nam to. I gdzieś wiedzieliśmy, że jeśli pierwsi strzelimy bramkę, to poukłada się to po naszej myśli. Który z tych dwóch meczów był trudniejszy? Środowy czy sobotni rewanż? Myślę, że środowy, gdy jednak przegrywaliśmy 2-0 do przerwy. Nic nie wskazywało na to, że się podniesiemy, a jednak w szatni potrafiliśmy sobie porozmawiać. Trener dał nowe założenia i wtedy wyszliśmy na 4-2. Dzisiaj od początku to mecz układał się po naszej myśli i tak naprawdę to my go kontrolowaliśmy. Dzisiaj tyle Cię było w ofensywie, co i w defensywie. Praca na całej szerokości i długości. Zgadza się, ciężki mecz. Aczkolwiek później z perspektywy całego meczu uważam, że trochę więcej w ofensywie niż w defensywie. Bo myślę, że można mi przypisać te dwie stracone bramki. Jak nie dwie, to półtorej na pewno. Ale summa summarum wygrywamy, z czego się bardzo cieszymy. Pierwszy moment, kiedy zdobyliśmy 3 bramki przewagi, dało nam ulgę. Na pewno. Nie wiem, który to był moment i jaki to był wynik, bo to już nawet się nie kontroluje, ale te 3 bramki przewagi, a nie 2, dają rzeczywiście jakiś większy komfort grania. Może nie do końca graliśmy tak, jak trzeba, ale wiadomo, emocje i tak dalej. Także myślę, że dzisiaj byliśmy mentalnie na wyższym poziomie niż Piast Gliwice i dlatego wygraliśmy. Najbardziej szczęśliwy człowiek dzisiaj w hali? Na pewno nie. Cała drużyna, wiesz, całe tygodnie wiemy, co musimy robić. I dzisiaj pokażemy, że my będziemy mistrzami, wiesz, my będziemy bawić się do mistrzów i tak jest. Taki jest rekord. Wszyscy był tak important, tak ważny tak mecz. I będziemy na finali i będziemy wygrać. Zadowolony, usatysfakcjonowany po meczu? Bardzo zadowolony. Bardzo zadowolony, dużo emocji, ale zasłużyliśmy. Zmęczony po spotkaniu? Teraz nie, ale będziemy. Myślę, że jak cała drużyna wyszarpaliśmy to zwycięstwo. Po pierwsze jakością, determinacją w defensywie. Naprawdę bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Świetny występ całej drużyny, całej ekipy. Cieszymy się, ale musimy jeszcze odpocząć i idziemy razem za finał.